A w tym odcinku pomiar kompresji na sucho i mokro w kosiarce. No i pierwszy pomiar na sucho. Zobaczymy, co wyjdzie. Zaczynamy kręcić. Ale szybko przerywałem, bo myślałem, że coś robię źle, bo wyszło tylko 6 bar. No, bez przesady, silnik spalinowy musi mieć bynajmniej te 8. Dobra, powtórka z rozgrywki. Zobaczymy, czy będzie więcej. No i wychodzi dalej 6. No, kręcę, no, nie byłem zadowolony. A więc uznałem, że trzeba dać mu oleju. Zrobimy test na mokro. No i dodałem 5 ml oleju mniej więcej, no i nabrudziłem. No i test numer 2. Nalany olej. I co? Kręcimy, tylko trzeba się dobrze ustawić, żeby coś widać. No i jak widać, było przez chwilę 14 bar, ale spadło do 13. Specjalnie tak długo kręciłem, by wydmuchało cały olej, który był nalany, żeby nie oszukiwało za dużo. No i pokazana mała modyfikacja węża, jak jest wentyl rowerowy wsadzony do złączki, tak żeby nie przekraczać długości. Co ja wyczułam silnik, by wymienić olej, to zaczęła zacząć przy zakupionych pierścieniach. Chodziło mi po głowie, skąd dostać kawałek wężyka. Na szczęście znalazł się dawca. I już wiem, że będę cały w oleju i wszystko wokół mnie. Trzeba wymienić olej niestety z racji zapieczonych prawdopodobnie pierścionków na boku, więc wistawio. Do zbiorniczka mnie napawa optymizmem. Co prawda jest to pierwsza wymiana moja w tym silniku, ale nie wiem, co było prędzej, jaki był olej i czy w ogóle kiedyś był wymieniany, więc na razie bym go nie oceniał, dopiero po kolejnej wymianie. Nie poszło to tak, jak chciałem. Tak wygląda mniej więcej olej po pierwszym spuszczeniu razem z wszystkim, co było prędzej w silniku. Zdążyło się już ciemno zrobić. Małe modyfikacje, nowa linia zasilania. Dodałem obrotomierz z licznikiem motogodzin. Silnik śmiga na nowym olejku. W silniku będzie wymieniany olej co około godziny. Jeżeli to nie wyluzuje pierścieni na tłoku, no to zastosuję jakąś płukankę.